Witam Was bardzo serdecznie. 15 sierpnia, czwartek, pełnia w wodniku. Dzisiaj towarzyszy nam energia planety Wenus, w związku z tym będzie bardzo, bardzo, bardzo miłośnie. Dzisiejsza sesja będzie z żywiołem powietrza, czyli będziemy odgruzowywać nasze marzenia z pomocą ogromnego tornada i jednocześnie będziemy aktywować nasz diament mocy w czakrze korony. Dzisiaj będzie bardzo mocna medytacja, dlatego serdecznie zapraszam i otwórzcie się na przyjęcie nowej energii. Witam Agnieszkę, witam Irenkę, witam Lenę. O, Lena, właśnie, od razu chciałam Cię poinformować, że dziękuję Tobie bardzo serdecznie za udział w komentowaniu i wspieraniu energetycznym marzeń w naszym poście i zgłoś się do mnie na priv po medytacji, po niespodziankę w postaci medytacji, którą sobie wybierzesz z mojej strony www.iquantumskurkolobka.pl. I dzisiaj pracujemy z energią przyciągania. Wpisywaliście swoje marzenia, swoje kwantowe deklaracje, które będziemy aktywować energetycznie wraz z mocą diamentu w czakrze korony. Kto jeszcze z nim nie pracował, to uprzedzam, że będzie to bardzo mocna energetycznie wizualizacja, w związku z tym otwieramy się na to, co ma przyjść. Będziecie mocno ją odczuwać przez najbliższe dni, bo ten diament jakby on się rozrasta i te impulsy, które z niego wychodzą, wzrastają wraz z aktywacją, czyli on jest, my go dzisiaj tak jakby dotkniemy, włączając go, a on później będzie się rozrastał. Pamiętajcie, żeby podczas wizualizacji skupić się na tym swoim najważniejszym marzeniu, bo to on będzie dzisiaj, ono będzie dzisiaj głównym motorem sprawczym tego, co się będzie miało zadziać. Widzę, że ładnie podłączaliście do mnie, super, w związku z tym możemy się już powoli przygotowywać do tej medytacji, dzisiaj wyjątkowo o 9, bo jest dzień wolny, a z drugiej strony jest to długi weekend, więc zdaję sobie sprawę, tak jak i ja, wyjeżdżacie, chcecie skorzystać z tych dni wolnych. Pamiętajcie, że tych medytacji z żywiołami, bo już chyba wszystkie mamy, przez ten okres wakacyjny można powracać, one są w zakładce filmy, tutaj u nas na grupie. Ja je wrzucam również do siebie na kanał YouTube, także serdecznie zapraszam, jeżeli czujecie, że trzeba coś oczyścić z energią wody, że trzeba coś dopalić z energią żywiołu ognia, czy też coś zamanifestować u ziemi, z energią ziemi, czy też tak jak dzisiaj będziemy przyciągać z energią powietrza, zawsze możecie skorzystać z tych medytacji, z tych wizualizacji, one cały czas są mocne, nawet jeśli nie są na żywo, bo tylko są z filmików. Pamiętajcie, że w biopolu, w polu matrycy, w polu kwantowym nie ma czasu ani przestrzeni, w związku z tym my jesteśmy w tu i teraz. Ok, widzę, że podłączaliście, w związku z tym odprężamy się. Jest poranek, więc jesteście rozbudzeni, ale ciało jest jeszcze nie do końca ożywione, nie do końca jeszcze gotowe na dzisiejsze harce, w związku z tym wykorzystajmy to rozleniwienie. Bierzemy trzy głębokie oddechy, aby nasze myśli wraz z wydmuchem odpłynęły, a wraz z wydechem przyszedł spokój, relaks, wyciszenie. I jeszcze jeden głęboki oddech. Następnie kładziemy rękę na sercu. Pozwalamy, żeby rytm oddechów się ustabilizował, żeby stał się naturalny. Witamy się ze swoim sercem. Docieramy do naszej iskierki mocy, która jest w samym centrum naszego jestestwa. Rozpalamy ją. Obserwujemy, jak rozchodzi się po naszym całym ciele, wchodzi w każdą komórkę, w każdy organ. I wypływa na zewnątrz, na biopola,
a następnie łączy się z energią wszechświata. Odczuj to wewnętrzne połączenie, tą pełnię. Pełnię, która uświadamia, że nigdy w żadnej sekundzie, w żadnym momencie naszego życia nie jesteśmy sami, że ta energia powoduje, że jesteśmy pełnią i całością ze wszystkimi. Przenieś się teraz na swoje miejsce mocy, do swojej oazy, do swojej wewnętrznej świątyni. Poczuj energię tego miejsca. Zobacz, że tutaj jesteś zawsze bezpieczna, bezpieczny. Zawsze czujesz się tutaj otoczona, otoczony miłością bezwarunkową, wewnętrzną mocą. Ona jakby wzrasta w tobie momentalnie. Rozejrzyj się dookoła i poszukaj ogromnego tornada stworzonego z białego boskiego światła. To tornado będzie ciebie przyciągać, bo ono błyszczy. Ono jest jasne. Jest światłem, które wręcz woła ciebie do siebie. Zanim jednak w nie wejdziesz, sprowadź swoje marzenie, tą swoją deklarację, z którą dzisiaj pracujesz, do siebie. Niech ona stanie się częścią ciebie. Niech ty staniesz się częścią tego marzenia. Niech ono spłynie na ciebie, ubierze ciebie niczym płaszcz. Pokryje cię. Stanie się jednością z tobą. I teraz wejdź w to tornado. Zobacz, że odczuwasz energię powietrza, ale ona tobą nie szarpie. Ona tak delikatnie, jak taki wiosenny wietrzyk, otula ciebie i obserwujesz, jak wszelkie blokady, jakieś ciemniejsze miejsca, wszystko to, jakieś haki energetyczne, wszystko to, co do tej pory mogło blokować to twoje marzenie, bo ono jest teraz częścią ciebie, a ty jesteś częścią jego, odpada, zostaje przez ten wiatr, przez ten tornado wciągnięte, zabrane od ciebie i znika. Rozpływa się w tym wietrze jasnego, biało-złotego płomienia. Zobacz, jak lekko i łatwo te wszystkie blokady, haki energetyczne, to wszystko znika z twojego biopola, z ciebie, z twojego marzenia. Ono się staje takie wykrystalizowane, mocne, świecące, nabuzowane, gotowe do realizacji tu i teraz. Poczuj tę energię w sobie. Zobacz, że schodzi z ciebie ciężar, że momentalnie czujesz się lekko, przyjemnie, odważnie, że jakby wstępują w ciebie całkowicie nowe siły i pewność siebie. Zobacz, że teraz odrobinę nad twoją głową, w twojej czakrze korony, pojawia się malutki punkcik. On z początku jest mały, bo to twój diament mocy, ale wraz z uwagą, jaką mu dajesz, rozrasta się. Momentalnie odczuwasz siłę jego mocy i odczuwasz to, w jaki sposób doenergetyzowuje twoje marzenie. On się jakby zespala z tobą, przepływa, oczyszcza wszystkie czakry,
i dodaje swojej wewnętrznej wibracji Twojemu marzeniu. Wcześniej czułaś swoją wewnętrzną siłę i siłę tego marzenia, a teraz masz wrażenie, że to jeszcze bardziej eksploduje, że to jest jeszcze mocniejsze. Zobacz, że z tego diamentu zaczynają wychodzić takie okrągłe impulsy. One przebijają się przez to tornado. To są impulsy Twojego marzenia, które przyciągną do Ciebie wspierających ludzi. Przyciągną Tobie nowe możliwości i okazje do zrealizowania tego marzenia. Przyciągną do Ciebie potrzebne środki, aby zrealizować to marzenie. Wszystko to, co jest dla Ciebie ważne, wszystko to, co ma wesprzeć Twoje marzenie. Zobacz, te impulsy się zwiększają i przyspieszają. Bo jesteś w miejscu, w tej swojej oazie, w tej swojej świątyni, w której nie ma czasu ani przestrzeni, więc to wszystko dzieje się tu i teraz. Jesteś już w pełni dostrojona, dostrojony do swojego marzenia. Ono jest tobą, ty jesteś nim. Poczuj tę energię w sobie, jeszcze bardziej rozpal ją w sobie. Weź głęboki oddech, niech ona osiądzie w tobie. Niech się fizycznie zakotwiczy . Pomyśl, że to jest naturalny stan Twojego odczuwania. Wystarczy pomyśleć o diamencie mocy i momentalnie ta energia będzie w Tobie wzbierać. On cały czas tam jest, on został aktywowany i on przyciągnie, pomoże przyciągnąć do Ciebie wszystko to, co jest potrzebne do realizacji marzenia. Jeszcze jeden głęboki oddech, niech ta energia usiądzie w Tobie. Osiądzie. Niech się porządnie zakotwiczy. I jeszcze jeden głęboki oddech. Zobacz, że całe to tornado znika. Diament jest w Twoim biopolu, ale przestaje być widoczny. Ty go po prostu czujesz w całym swoim ciele, tak jakbyś była tym diamentem, a on tobą. Kolejnym oddechem wróć do odczuwania swoich stóp. Niech ta energia się zakotwiczy, a Ty poruszając swoimi stopami uziem to odczucie. Z kolejnym oddechem wróć do swojego ciała, poczuj je. I z ostatnim oddechem wróć do swojej świadomości. Do tu i teraz. Otwórz oczy. Jeszcze jeden oddech. I napisz mi w komentarzu, jak wyglądał Twój diament mocy, w jaki sposób zmieniło się odczuwanie jego energii, jego wibracji. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. To jest bardzo mocna medytacja. Ona po części pochodzi z Reiki Kundalini, gdzie się aktywuje diament Reiki. Jest mocna, jest silna. Ta wibracja tego diamentu, z racji tego, że to już jest bardzo silnie zakotwiczone w
polu kwantowym ma swoją potężną moc. Dlatego chciałabym, żebyście teraz mieli szeroko otwarte oczy i obserwowali, co się będzie działo, co będzie przyciągane, jakie rzeczy będą się pojawiały, bo te informacje są teraz szczególnie dla Was ważne. Ten diament równocześnie aktywuje Waszą intuicję, czyli jakby otwiera Wasze postrzeganie na to, co się dzieje dookoła. Dlatego szczególnie zwróćcie uwagę na to, co będzie przychodziło i co się będzie pojawiało, bo może przyjść bardzo dużo odpowiedzi, podpowiedzi, a Wy, kierując się serduchem i swoją intuicją, zwracajcie uwagę, czy to jest Wasze, czy to się po prostu pojawiło jako stary jakiś temat. Madzia, później był spokój, na początku było złość. Ok, super, bardzo fajnie. Cudownie, Madzia, druga. Trzecia Madzia, wspaniale odczucia i ten spokój. Lidia dopiero się pojawiła. Witaj, kochana. Najpierw był silny, Agnieszka, najpierw był silny obraz, silne odczucia. Wtapiało się w moją aurę, moją nową rzeczywistość. Madzia, łzy były na początku, ok. Tatiana, niedobrze jej się zrobiło. O, to może być nadmiar energii. Spróbuj oddychać. Mocno, mocno oddychać. Czasami jest takie odczucie, ja też czasami mam tak, że po medytacjach czuję jakieś wewnętrzne coś tam zaczyna mi jeździć w brzuchu. Czasami nawet zdarza się, że idę zwymiotować. Ja to sobie tłumaczę jako wyrzucenie tego, co już mi nie służy. Czyli jakby nie, że ja stykam się, bo wiecie, czasami jest tak, że ten proces oczyszczania wygląda w ten sposób, że nagle napadają na mnie różnego rodzaju sytuacje. I się zastanawiam, no kurczę, robiłam sobie super rewelacyjną medytację, a tu nagle trafia mi się wszystko przeciwne. To jest forma oczyszczania, tak? Czyli wszechświat sprawdza, czy już jesteś w tej nowej wibracji. Ja u mnie to czasami się przejawia tym, że ja po prostu idę zwymiotować i muszę Wam powiedzieć, że to jest dla mnie lepsze, bo jeżeli ja to wyrzucę z siebie, to wiem, że nic złego już mnie nie spotyka i to wszystko to, co było niepotrzebne, to po prostu ze mnie wyszło. Ale nie musicie się tak programować. Ja tylko wyjaśniam Tatianie, jak to może być, jak to może wyglądać. Sylka. Czułam spokój, radość, harmonię i popłynęły łzy wzruszenia. Świetnie. Michalina. Diament był wielkości mojej głowy i zmienił się różowo-srebrnym kolorem, mocno połączony ze mną. Pełne zaufanie i spokój. Gabriela. Weszłam teraz, odsłucha później. Ok. Spokój i lekkość. Lidia. Lena. Bosko i dużo światła krystalicznego mieniły się jak tęcza. Irenka, trochę łez i spokoju. Beatka, czerwony kolor kropki, diamentu. Przeszły mnie dziwne odczucia spełnienia i radości. Kasia. Tak, Kasiu, medytacje są, wszystkie medytacje z żywiołów są dostępne w zakładce filmy tutaj na grupie. Madzia, całkowity spokój, kołysało mam, diament był nad głową, a potem poczułam się w nim i wiedziałam jego ramy jako trójwymiar. Wow, super! I Daria, spokój, wielka jasność, białe złoto i zielony diament. Czuję fizycznie na czubku głowy od teraz. Świetnie, świetnie. Rewelacja. W takim razie możecie sobie tą medytację jeszcze raz zrobić, jeżeli chcecie połączyć się z kolejnym jakimś swoim marzeniem. Wszystkie te medytacje, tak jak już mówiłam Kasi, są dostępne w zakładce filmy tutaj u nas na grupie oraz wrzucam je również do siebie na YouTube, na kanał YouTube, także serdecznie Was zapraszam i tutaj, i tutaj. Zawsze możecie do tych medytacji wrócić. My teraz z kolejną medytacją spotykamy się 30 sierpnia. I będziemy dalej manifestować, oczyszczać to, co jest potrzebne, aby zamanifestowały się nasze marzenia. Ja Wam serdecznie na dzisiaj dziękuję i życzę Wam wspaniałego, długiego weekendu. Mam nadzieję, że pogoda się na tyle poprawi, że można będzie się chociaż trochę w Polsce opalić. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia.